leki na dolegliwości kobiece. Kto wymyśla te nazwy? Cipronex. Lactovaginal. Vagisan. Czy to jest japoński wojownik? Czy jego mistrzem był Wagi-Jagi? O co chodzi? Równie dobrze mogliby to nazwać mam grzybicę, chuj, poproszę dwa opakowania. Teraz to są kody, możesz uniknąć tego upokorzenia, ale pamiętacie kiedyś, jak trzeba było kombinować, że nie możesz się rozczytać, że przychodzisz, jak zawsze idziesz po witaminę C, same stare dziadki, jak przychodzisz po jakieś intymne leki, kolejka złożona z Ryanów Goslingów, bo czemu nie? I ty, jak ten gargulec, idziesz do niej, liczysz na jej empatię, błagam. Błagam, nie rób mi tego, błagam. Ona ma wyjebane, to jest jej dzień na całą aptekę przez megafon. Cipronex? Na zapalenie cewki moczowej, tak?